w imieniu załogi Gminnego Ośrodka Kultury serdecznie Państwa witamy w Amfiteatrze Charzykowskim na dzisiejszym wyjątkowym koncercie. Muszę się podzielić z Państwem tym, że tak często już dawno nie sprawdzam prognozy pogody od, myślę, 2 dni. Tak więc cieszymy się, że szczęście, że pogoda nam dopisuje i taka no, liczna publiczność. Drodzy Państwo, czuję się w obowiązku, żeby również podzielić się z Państwem tym faktem, że ten koncert, oprócz tego, że jest zorganizowany dzięki gminie Chojnice, to ten koncert wsparły również nasze lokalne firmy. I pozwólcie Państwo, że wymienię te osoby. Bardzo im dziękuję, że odpowiedzieli na naszą prośbę z życzliwością. I wśród tych osób, podmiotów są m.in. pan Krzysztof Sutowski z firmy Regalux. Brawa dla pana Krzysztofa. Pan prezes Marek Leszczyński z firmy Ecomel. Brawo. Rodzinna firma pana Józefa Urbaniaka. Tu serdecznie podziękowania dla całej rodziny na czele z panią Asią. Wszystkim znana firma Meblik i pan Andrzej Zabłotny, który jest dzisiaj z nami tutaj w Amfiteatrze. Rodzinna firma pana Andrzeja Byszewskiego z Charzyków. Dziękuję panu Andrzeju. Oraz państwo Paterek z przedszkola niepublicznego z Krzaty. Spotkanie z panem Kubem Badachem to w naszej zawodowej ścieżce drugie. 2 lata temu gościliśmy pana Kubę z projektem z zespołem Poluzjanci. Wówczas również państwo zaskoczyli nas pozytywnie liczną obecnością, ale dzisiaj przerosło to nasze oczekiwania i cieszę się, że pan Kuba Badach przybliży lub przypomni sylwetkę wybitnego muzyka, pana Andrzeja Zauchy. Myślę, że będzie to dla wielu niezapomniane wydarzenie, a też pewnie zaskoczenie, że w zupełnie inny sposób może ta muzyka brzmieć. Zapraszam serdecznie. Pan Kuba Badach z zespołem muzyków. No to tego się troszkę nie spodziewaliśmy. Proszę Państwa, to znaczy poprzednim razem było też bardzo fajnie, ale nie było Państwa aż tak dużo. Bardzo dziękujemy. Dobrze, no tak, tutaj. To są absolutnie zasłużone brawa do Państwa. Absolutnie zasłużone. Drodzy Państwo, byliśmy tutaj 2 lata temu, dokładnie 11 lipca, z trochę innym składem, bo graliśmy wtedy po raz pierwszy z zespołem Poluzjanci i był to dla nas koncert dosyć szczególny, ponieważ był to też ostatni koncert naszego gitarzysty. Przemek odszedł kilka miesięcy później i właśnie w Charzykowach zagrał ostatni koncert z zespołem Poluzjanci, dokładnie na tej scenie. Także dzisiejszy koncert chcieliśmy właśnie jemu dedykować. Zagramy dzisiaj dla Państwa program pochodzący z płyty, którą z grupą przyjaciół udało mi się stworzyć w 2009 roku. Płyty, którą stworzyliśmy w hołdzie na wielkiego polskiego wokalistę Andrzeja Zauchy. Płyty zatytułowanej Tribute to Andrzej Zaucha obecny. Krążek ten jest taką dosyć specyficzną muzyczną podróżą po krainie impresji dźwiękowych, które powstały na bazie utworów Andrzeja Zauchy. Także dzisiaj usłyszą Państwo mocno zmodyfikowane wersje i większość utworów będzie się bardzo różniła od oryginałów, za co bardzo, bardzo przepraszamy. Także no, będzie ciężko. Dla Państwa będzie to podwójne wyzwanie, ponieważ oprócz przedziwnych wartości muzycznych, które za chwilę Państwo
za których Państwo za chwilę doświadczą, muszą Państwo sobie jeszcze poradzić ze słońcem, które sprawia, że prawdopodobnie nas Państwo nie widzą. Więc jest nas na scenie kilku, jak się odwracam do tyłu, to też nie widzę ilu, ale przedstawię bohaterów. Na instrumentach klawiszowych człowiek, z którym współtworzyłem płytę Tribute Andrzej Zaucha, obecny wspaniały aranżer, pianista, pan Jacek Piskosz. Na kontrabasie i gitarze basowej Michał Kapczuk. Perkusja i instrumenty perkusyjne Robert Luty. Na gitarze elektrycznej Łukasz Belcyr. Na instrumentach klawiszowych oraz również perkusyjnych prawdopodobnie człowiek, który płytę Tribute Andrzej Zaucha obecny miksował, masterował, nagrywał, bo jest również znakomitym realizatorem dźwięku, Marcin Górny. I w końcu na saksofonach akustycznych i saksofonie elektrycznym mistrz tych instrumentów Marcin Nowakowski. Dziękujemy bardzo. To był utwór pod tytułem Jak na lotni. Nie wiem, jak się Państwu słuchało. Nam się gra to fajnie. Jesteśmy generalnie okej. To był... Musiałem sobie czymś dodać otuchy, ponieważ i odwagi, bo powiem Państwu szczerze, że nie jest to zbyt częste, żebym tak wyraźnie widział publiczność. Nawet widziałem, jak pani tam przed chwilą śpiewała tak. Każdy dzień. Normalnie to tak umyka mi w mroku, a teraz po prostu widzę wszystko, więc jak będę miał zamknięte oczy, to chodzi o to, że nie chcę się rozpaszczać. A propos zamkniętych, otwartych oczu, jedna z najpiękniejszych ballad o bezsennych nocach, bezsenność we dwoje. Jak zawsze we dwoje cudowna niesenność, gdy oczy otwarte przyknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, że twoim kochanym i przez to dana bezsenność do rana, że dzięki miłości. Cały czas ciężko z tym słoneczkiem, prawda? Jacek też ma ciężko, czasami tam właśnie będę stawał koło Jacka i będę mu robił taki cień, bo mówi, że to mu pomaga, do tego mam wtedy dodatkową rękę, żeby odganiać od niego owady. Gdyż Jacek się nie wysmarował. Czy Państwo są wysmarowani? Tak średnio? Czyli co nie było mułki kupionej w sklepie wędkarskim? Błąd. Myśmy z Ludkiem sobie kupili i mamy na razie naprawdę okej. Okay. Drodzy Państwo, co mamy teraz fajnego? Ach, teraz czeka Państwa najtrudniejsza przeprawa. Ten utwór, który za chwilę zagramy, leży najdalej od oryginału i właściwie nie ma z nim prawie już nic wspólnego. Znaczy, słowa się zgadzają i trochę melodia, więc bardzo przepraszamy. Czy rozpoznali Państwo ten utwór? Doskonale. To pani powiedziała? Jakbyś... No i właśnie, bo mieliśmy jakąś tam jedną nagrodę, ale że dwie panie to już to jest niepodzielne, to były jakieś tam zapałki, coś.
Przepraszamy Państwa bardzo za tę wersję. No, no trochę odjazd, prawda? Ale przyjazowiliśmy za bardzo? Dalej idziemy? To się naprawdę, to jest tak dziwne. A, nie będę wchodził w temat. Bardzo Państwu dziękujemy, bo zazwyczaj ten utwór właśnie oddziela... to znaczy, czasami się zdarza tak, że część osób po prostu po tym utworze wstaje i mówi: dobra, okej, wystarczy. Za dużo tego. Takie wygłupy to po prostu może u siebie w domu, w ćwiczeniówce, a nie na sali, tak? Także przepraszamy. A teraz już będzie spokojnie. Chociaż nie do końca. Robert zasiadł na instrumencie perkusyjnym, który się nazywa cajon. Nie powiem już tego żartu, bo obiecałem, że tego nigdy nie będę mówił. Dobra! Namawiali, namówili. To jest po prostu, nawet strasznie tego nie lubi, tego dowcipu sam wymyślił i potem twierdzi, że to ja wymyśliłem, a potem staramy się przypomnieć, kto był bardziej trzeźwy tego wieczoru. I chodzi o to, że po prostu ten instrument nazywa się cajon i Lutek zamówił go, to jest na specjalne zamówienie, Lutek poprosił wersję najbardziej wypasioną. Czyli weszło. No to nie, to okej. Okay. Dobra, to wydaje z siebie bardzo inspirujący dźwięk i teraz na fali tego, co Lutek zagra na początku, my dołączymy, a utwór nosi tytuł Wieczór nad rzeką zdarzeń. Będzie się działo. Będziemy tu śpiewać, wszystko będziemy tu robić. Wszystko. Koncertach w tym momencie my odzyskiwaliśmy przewagę. I wiedzieliśmy, że teraz znowu możemy zacząć rozdawać karty. Państwo nam to... tę partię przegraliśmy. Barack Obama zrobiłby na końcu "and I drop the mic". Byłoby to. Naprawdę, zrobili to Państwo znakomicie. Niestety na razie najlepiej w kraju, no. Państwo jakoś tak niezbyt entuzjastycznie przyjmują te nasze komplementy, ale one są szczere, naprawdę. Do tej pory nikt jest najlepiej. Naprawdę najlepiej. To może ja zapytam tak, skąd Państwo są? Cała Polska. I głównie przedstawiciele szkół muzycznych. Tak. I innych pochodnych grup zawodowych. Bardzo się cieszymy. Czy jesteście gotowi na dalsze śpiewanie? Tak. Czy znacie utwór pod tytułem "Byłaś serca bicie"? Tak. To się zdziwicie. Byłaś serca bicie. Wiosną, zimą, życie. Marzę. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy płoną, a składem nocnych tras biegiemy jakieś moce rządy. Ja wiem, skąd ja Państwa kojarzę. Ja byłem kiedyś na meczu Polska-Austria w Wiedniu. I nas było 2500 tylko w sektorze, czyli nieliczni, ale fanatyczni. I byliśmy głośniejsi, Państwo tam byli, Państwo to pamiętają. My ich zjedliśmy wtedy. Dziękujemy bardzo. Naprawdę to było najlepsze wykonanie, jakie mieliśmy przez te 8 lat. Naprawdę. Nie wierzycie nam, to naprawdę. Wiem, że ten tekst brzmi tanio, ale to jest prawda. Zawsze coś się wywala. Czasami panie są bardzo mocne, a panowie no tacy weselni, ale druga 30 już. Tak? Że jest źle. Czasami panowie są bardzo skorzy, a panie na przykład nie chcą śpiewać. A tutaj po prostu złoto. Bardzo, bardzo dziękujemy. Co teraz zagramy? Może bluesa zagramy? Tak? To jest
To jest piękny utwór, fajnie bujający, rodziny Wasowskich, czyli Dzień dobry, Mr. Blues. Może ciężko się kołysać siedząc, ale wewnętrznie mogą to... Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią. Mamy taką piosenkę, która nie znalazła się na płycie Tribute Andrzej Zaucha obecny, bo nie wiedzieliśmy wtedy, jak ją zrobić i nie za bardzo nam pasowała do charakteru całej płyty. Troszeczkę odstawała klimatem, ale koncertowo już udało nam się ją złamać i zrobić po swojemu i to będzie też wersja, która się nam nie udała. I pani miała właśnie tą absolutnie słuszną reakcję, tą, którą właśnie kojarzymy z Wimbledonu. Potem się budzimy i... Czyli to nie było. Tak, rozpoznają państwo prawdopodobnie po słowach ten utwór. Będzie tam, pobudź się, czarny pan tobą, zatem ze mną tu i tam trójką. Księżyc już na niebie zgasł, słychać ptaków gwizd. Tylko twist, twist. Obudź się, czarny pan tobą. Zmówmy zgodę resztkę sny. Obudź się, czarny pan tobą. Zatem za mną tu i tam i tam i tu. Było źle w skali od 1 do 2? Zero źle? Czyli że dobrze? Taka frywolna wersja, ale... Okej? Okay? Dobra. Drodzy państwo, zostały nam jeszcze dwa utwory. Poznaję to po tym, że Michał... Ja czułem, że z państwem przegramy. To już było, przy trzecim utworze już było wiadomo. Ale niestety, no wiatr się zrywa, no już nas ten... Dzieci płaczą, dzieci niezadowolone, dziecko do domu chce iść, jedno, drugie. To nie są proste sprawy. My musimy jak chorągiewka, musimy cały czas reagować. Więc dwa utwory. Dobra. Dobrze. Zagramy teraz utwór, który bardzo pasuje do naszego dzisiejszego spotkania. Znaczy tytuł, bo treść utworu w ogóle nie pasuje, ale tytuł pasuje bardzo. To jest kompozycja Jarka Dobrzyńskiego do słów Zbyszka Książka. Myśmy byli sobie pisani. Proszę pana. Też gdybym chciał, niech nie bym miał jak ten pan zwraca obok pani, ranił pani smaku brak. Na zakończenie naszego spotkania pierwszej części naszego spotkania. Zapomniałem dodać, nasze spotkanie jest dwuczęściowe. Pierwsza część według kontraktu godzina 23, druga część 7.13. Proszę państwa, na... Ale godzin! Nie godzin. Człowiek jest człowiek, nie maszynka. To się nie da tak. Godzin nie w tym nie wieku. Jacek ma już 42 lata. A gra w piłę nożną jak wściekły. W sensie biega tak jak szalony i nie dotyka piłki. Tak. Proszę państwa, na zakończenie pierwszej części chcieliśmy zagrać utwór, kompozycję Włodzimierza Korcza, do której słowa napisał świętej pamięci Wojciech Młynarski. I to jest wesoła, przewrotna historia o diabełku, który stoi pod budką z piwem. Przygląda się na to wszystko, co wyprawiamy i jest bardzo szczęśliwy, gdyż dochodzi do wniosku, że tak naprawdę nie ma nic do roboty, gdyż sami go doskonale wyręczamy w jego zajęciach.
Leniwy Diabeł. Stoję pod łódką, bez tarcina. Po dwóch ciziów i dwa wina. Ostatni ludzie wyszli z kina. Prywacia za mną zamknął stać. Wajfę francyści, emeryci. Gazety kapią się jak fryci. I jeden się za serce chwycił. Drugi chwycił się za łeb. Drodzy Państwo, słyszeliśmy w pewnym chaosie komunikacyjnym różne propozycje utworów, które mielibyśmy zagrać. C'est la vie. Właśnie prawdopodobnie chodziło o utwór pod tytułem C'est la vie. Natomiast powiemy Państwu szczerze, że gdy schodziliśmy w kulisę, właściwie powiedzmy, że w kulisę, to dotarł do nas komunikat Serdel, Serdel. Ale mniemamy, że chodzi o tytuł C'est la vie. Więc tak się składa, że utwór C'est la vie jest dzisiaj z nami. I wprawdzie nie umawialiśmy się na to, że Państwo będą o ten utwór prosili, ale bardzo jest nam miło z tego powodu, gdyż jest to jeden z najważniejszych utworów Andrzeja Załuchy dla mnie. Poznałem Załuchę, jak miałem lat 12, pracowałem z nim przez prawie 2 lata przy okazji współpracy z bigbandem Wiesława Pierego Rulki. Pracowaliśmy w studio nagrań i ta płyta z 1987 roku, na której znalazł się utwór C'est la vie, bardzo mnie zainspirowała do pójścia w stronę muzyki rozrywkowej i tak naprawdę dzięki tej płycie jestem w tym miejscu, w którym jestem. Także teraz kompozycja Wiesława Pierego Rulki do tekstu Jacka Cygana, C'est la vie. Pod miejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie. Wciąż spóźniony. C'est la vie. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Mamy jeszcze jeden utwór, który nie znalazł się na płycie. Wtedy po prostu nie znaliśmy tej piosenki. Ja ją odkryłem jakieś półtora roku temu, przeglądając gdzieś tam w nocy YouTube'a i ktoś zgrał po prostu płytę winylową, na której znalazł się ten utwór. Wziąłem go na warsztat, przerobiłem po swojemu, zagrałem Jackowi. Jackowi się spodobało, dodał swoje 3 grosze i wyszła nam nasza interpretacja kompozycji Zbyszka Wrąbla. To jest wybitny polski kontrabasista, basista pochodzący z Poznania. Legenda gitary basowej. Tekst napisał Andrzej Sobczak. To jest pan, którego słowa znacie Państwo na pewno z takich utworów jak Na lotni. To był pierwszy utwór, którym dzisiaj otwieraliśmy nasze spotkanie. Ale znają Państwo też słowa Andrzeja Sobczaka z utworów takich jak Daj mi tę noc, Przeżyj to sam. Także kilka takich naprawdę bardzo znanych i bardzo wielkich polskich utworów wyszło spod jego pióra. To jest nasze takie odkrycie. Ach, to samochodzikiem tak jeździ. Czasami jest taki dźwięk po prostu takich przewalających się sztućców z tyłu sceny i to jest ten kładzik taki. To jest taka nasza niespodzianka na dobranoc dla Państwa. Utwór nosi tytuł Złotych kropel deszczu. My mamy swój deszcz. W nim przynajmniej